Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Z tej strony oczywiście ja, czyli Hizashi. Witam Was oczywiście w naszej flagowej serii, bo gdzieżby indziej. Czyli na farmie, oczywiście na wujkowym gospodarstwie. Witam Was oczywiście z mojej domowej kuchni, a konkretnie właśnie z naszego farmowego domku. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy kontynuować żniwa na polu 12. Czyli na polu właśnie tutaj u góry, gdzie widzicie maszyny, będziemy sobie żniwować, bo wreszcie mam pogodę, słuchajcie, i opowiem Wam o zmianach, które tutaj się działy. W międzyczasie, gdy będziemy odbierać od kombajnu, moi drodzy, pojedziemy też do szklarni, mam nadzieję, że nam dzisiaj na to czasu starczy. I będziemy też w szklarniach, moi drodzy, pracować. Pokażę Wam nowe nabytki w szklarni. Będziemy wywozić, moi drodzy, plewy do fermentatora. Także, moi drodzy, trochę tego mamy dzisiaj do zrobienia. Ja jeszcze sobie tylko odrobinę muzę przyciszę, bo troszeczkę za głośno ją ustawiłem. Dajcie mi chwilę. Bo ona ma nam tylko lekko przygrywać. Ona nam ma nie przeszkadzać w dzisiejszych pracach. Na pierwszy rzut oka, moi drodzy, pierwsze zmiany na naszej farmie, które możecie sobie tutaj zobaczyć, to, moi drodzy, jest buda dla psa, która została przeniesiona w to miejsce. Niestety niewiele to pomogło, ale może nie będzie się aż tak bugować, jak się bugowała ostatnio. Dlatego nasz Azorek, a w sumie możecie mi napisać w komentarzach, jakbyście tego psa nazwali. Ja na niego mówię albo albo psina, albo Reksio, albo różnie. Możecie mi napisać, moi drodzy, jakbyście tego psa nazwali. Ja nie mam jakiejś stałej nazwy, więc możecie napisać w komentarzach, jak nasz pies będzie się wabił. Jestem ciekawy na Wasze propozycje. I coś może fajnego z tego wybiorę. I też jedna mała prośba, jeżeli będziecie pisać komentarze, jakbyście tego psa nazwali, to prosiłbym, że jeżeli ktoś ma taką samą nazwę, jak pomysł na nazwę, jak poprzednią, jak poprzedni komentarz, poprzedni komentujący, to dajcie łapkę w górę. Im więcej łapek w górę pod danym komentarzem, moi drodzy, to wtedy taka właśnie nazwa zostanie wybrana dla tego psa. Oczywiście, tak jak mówię, prosiłbym o jakieś takie, wiecie, przyzwoite nazwy, żeby to nie było jakieś, wiecie, no wiecie, żeby nie było obraźliwe dla nikogo, o, ujmijmy to tak. Co my, moi drodzy, będziemy dzisiaj robić? Najpierw, moi drodzy, pojedziemy sobie naszym ruskim wozidłem na pole. Na polu trwają żniwa, moi drodzy, pszenicy. Więc my się tam już udamy na pole 12. I na polu 12, moi drodzy, weźmiemy się za pracę. Tu jeszcze Wam pokażę przy okazji, co tu się pozmieniało, ale zanim jeszcze pojedziemy, czekajcie, zanim jeszcze pojedziemy, ja sobie tutaj może nasz samochód jednak na chwilę zostawię. Wybaczcie taki trochę chaos, ale ja po prostu ostatnio mam naprawdę dużo na głowie i to też tak mi idzie, bo ostatnio miałem, wiecie co, moi drodzy, wczoraj mi się komputer wysypał. Wczoraj, czyli w czwartek, mi się komputer wysypał. Dzisiaj powinienem ten odcinek dla Was już wrzucać, ale no niestety, moi drodzy, komputer odmówił mi posłuszeństwa. Po prostu miałem jakieś problemy z programem antywirusowym. Skubany nie chciał się włączać, jakieś dziwne cuda się działy na kiju. Bawiłem się też kabelkami od dysku twardego i prawdopodobnie będę miał dysk do wymiany, słuchajcie. Dysk systemowy będę miał najprawdopodobniej do wymiany, bo najprawdopodobniej mam uszkodzone gniazdo od kabla SATA, prawdopodobnie. I pewnie dlatego mój komputer po prostu ostatnio odwalał mi numery, jak, słuchajcie, wymieniłem sobie ostatnio napęd optyczny, tak, mój komputer ma jeszcze napęd optyczny, taki zwykły CD-ROM, a konkretnie nagrywarkę DVD. Wiem, że w dzisiejszych czasach w nowoczesnych komputerach czegoś takiego nie ma, ale mój komputer już ma swoje lata, już jest fajnym, pięknym staruszkiem, no i dorobił się właśnie napędu optycznego. Teraz tu jeszcze, moi drodzy, przerobiłem sobie ten kawałek dojazdu do transformatora. Tu stwierdziłem, moi drodzy, dlatego my sobie tu jeszcze podjedziemy. Stwierdziłem, że skoro mam takie panele słoneczne, no to do tych paneli słonecznych musi być jakiś dojazd. Dlatego, że jak widzicie, tutaj oczywiście trochę drzewo zasłania ten panel, więc ja go tak trochę głupio wstawiłem, bo jak widzicie, jest trochę zasłonięty przez drzewa, więc mało pieniędzy pewnie daje. Mało prądu pewnie produkuje, ale jak widzicie, do tych wszystkich skrzyneczek, jak i na głównej gospodarce, tak i tutaj, moi drodzy, jest dostęp.
Chciałem początkowo ten teren ogrodzić, ale zostawię go tak jak jest. Załóżmy, że tutaj, moi drodzy, przyjeżdża energetyka i to jest panel słoneczny, który oni ode mnie dzierżawią. Oni do niego zaglądają, więc nie ma tutaj, moi drodzy, płotu ani nic. Więc tak to, moi drodzy, zostawimy. No niestety, moi drodzy, będę wam tu trochę kichał, czasami smarkał, czasami kaszlał, bo no niestety, moi drodzy, ale dalej coś mnie trzyma. Ja nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam z tym, nie wiem, może w końcu pójdę do lekarza, bo to się już po prostu robi dziwne. Powiem wam, już miesiąc chodzę z gardłem, zasyfiałym gardłem, że tak powiem. I już mam, powiem wam szczerze, tego dosyć, no ale z drugiej strony, póki człowiek jakoś się trzyma, to nie ma źle. Najbardziej to się obawiam, słuchajcie, tego koronawirusa, o którym tak wszyscy ochoczo trąbią, że tak powiem. I jest parę, jest mocno, albo raczej dużo, tak zwanych sprzecznych informacji na temat tego koronawirusa. I ja, szczerze powiedziawszy, nie wiem, komu wierzyć, bo z zasady nie wierzę mediom publicznym, z zasady nie wierzę w ogóle mediom, no a z drugiej strony osoby, które znam, moi drodzy, znam tutaj z TSA, też mi mówią zupełnie inne rzeczy na temat samego koronawirusa i tego właśnie, jak wygląda kwestia właśnie związana z koronawirusem. Dlatego ja, moi drodzy, powiem wam szczerze, nie wiem, komu wierzyć i generalnie no obawiam się, tak, stanu zdrowia, jaki mogę mieć. Tym bardziej, jeżeli ja jestem alergikiem, wiecie dobrze o tym, i mam takie właśnie duże problemy na tle zdrowotno-oddechowym, bym powiedział, czyli w zasadzie tylko kicham, kaszlę i tyle, tak. Gorączki raczej nie mam, bo nie zauważyłem takich objawów u siebie, więc no nie wydaje mi się, żeby coś takiego w moim przypadku było, tak? Także, moi drodzy, tutaj niestety jestem sceptycznie nastawiony, jeśli chodzi o kwestie właśnie. Wiecie, ja sobie trochę ściszę słuchawki. Widzę, że muzyki może teraz nie być słychać, bo ja miałem dość mocno słuchawki puszczone głośno. Troszeczkę wam ją tutaj zgłośnię, żeby ją było troszeczkę chociaż lepiej słychać. A my, moi drodzy, będziemy sobie w międzyczasie właśnie słomę wywozili. No i, moi drodzy, będziemy sobie tutaj ogarniać sprawę. Tak samo pewnie zastanawiacie się, wszyscy ci, którzy oglądali poprzedni odcinek, czy ja w ogóle zrobiłem tę modyfikację na tego psa. Powiem wam szczerze, że trochę zwątpiłem, bo zacząłem grzebać, słuchajcie, przy animacjach, przy odległościach animacji, ale w końcu tego nie przetestowałem, bo no nie miałem czasu na to. Nie przetestowałem tego psa, żeby zobaczyć, czy zmniejszenie pola animacji coś w ogóle pomogło. Nie chciałem też, żeby on się bugował, wiecie, w jakimś głupim miejscu. Dlatego na razie ten pies, który został przestawiony, moi drodzy, jest po prostu tym samym psem, który macie normalnie w podstawce. Nie jest to ta wersja modyfikowana. Ja już powiem wam szczerze, ja tylko przejrzałem sobie ten plik i3D, czyli ten plik, w którym znajduje się ten cały, ta cała buda dla psa i te punkty spawnu tego psa, tej animacji z psem. I powiem wam szczerze, że na razie nie chciałem w ogóle tego ruszać. Nie chciało mi się w ogóle, moi drodzy, tego tematu. O, czekajcie, bo nie wysypaliśmy się całkiem. No to i dobrze, nakręcimy, słuchajcie, i pojedziemy od razu tym samym wjazdem, którym myśmy wjechali do farmy. To sobie tutaj od razu nakręcimy i za chwilę się jeszcze resztą naszej słomy wysypiemy. No i będziemy musieli, moi drodzy, zajrzeć do kombajnu, bo nie wiem, czy tam nie będzie trzeba podjechać z mobilnym warsztatem i tego headera już naprawić. Bo to pole tam, moi drodzy, od początku tego pola, moi drodzy, cały czas kombajn jest na polu. Czyli od początku, odkąd zacząłem pole 12 kosić. I powiem wam, że jestem zadowolony, że wreszcie jest pogoda w grze, bo wkurzało mnie to, że 3 dni był deszcz, moi drodzy, pod rząd. Po prostu deszcz popadał, potem było słońce przez nockę, potem były chmury, a potem nagle znowu deszcz. I powiem wam szczerze, trochę mnie to już zaczęło irytować. Przez chwilę nawet myślałem, że coś jest zbugowane na save'ie, słuchajcie, bo
No to nie było do pomyślenia, żeby kurde 3 dni pod rząd był deszcz, bo to po prostu no farmingu jeszcze tak nigdy nie miałem, tak? Miałem tak, że tam co 2-3 dni był deszcz, no ale nie codziennie praktycznie. Rób co drugi dzień, no to też tak powiem wam szczerze, poczułem się trochę tak, jakbym grał na seasonach. Tylko z tym, że moi drodzy, ja tutaj jak sami widzicie, nie mam w ogóle menu seasons, także no coś tu chyba jest nie tak. Także moi drodzy, no tak to wygląda. Dobra, jedziemy, słuchajcie, po następną porcję słomy. W międzyczasie odbierzemy od kombajnu kolejną porcję naszej pszenicy. I teraz moi drodzy, tak, pewnie się zapytacie, a co ty z tą pszenicą zrobisz i na co ci aż tyle tej pszenicy? Otóż moi drodzy, tak jak mówię, będę potrzebował pszenicy zarówno na piwo, jak i, chociaż chyba jęczmień bardziej na piwo, jak i na mąkę moi drodzy, ponieważ planuję zrobić mąkę i chciałbym wreszcie zacząć sprzedawać chleb na mojej, z mojej farmy moi drodzy. Plan jest taki, żeby sprzedać sobie po prostu mąkę i tą mąkę moi drodzy, czy przesprzedać. Wziąć tą mąkę moi drodzy i wywieźć to do produkcji chleba, ponieważ tak jak powiedziałem już wam wcześniej, zależałoby mi na tym, aby po prostu ta mąka była moi drodzy po prostu no, a czy mąka, żeby chlebek był sprzedawany, ponieważ chciałbym się trochę poczuć jak to się mówi, jak ten, który żywi pół miasta. Oczywiście nie mam tutaj takich rzeczy jak tego, no, jak ten, ale są podstawy, mamy chleb, mamy ser, mamy jogurt, mamy masło. Nie, chyba masła tu nie ma, zaraz zobaczymy. Ale nie, masła nie ma, jest tylko jogurt, jest tylko ser, jest tylko jakiś kefir czy coś, zaraz zobaczymy. Aha, skondensowane mleko. Także moi drodzy, z takich podstawowych, żywieniowych rzeczy. Teraz tak jeszcze tak szybko od razu wam powiem, moi drodzy, zarobiliśmy około 18 tysięcy za jajka, słuchajcie. Nie powiem wam teraz, bo nie zrobiłem screena. Zarobiliśmy około 18 tysięcy za jajka. Sprzedałem wszystkie jajka, jakie miałem w magazynie. I te jajka, moi drodzy, poszły na rancho. Tam na rancho była najwyższa cena, bo tam było 2800. Chyba 18 czy 2813 euro za jeden kartonik jajek, jeśli mnie pamięć nie myli, czy za 1000 litrów jajek, bo ja nie wiem ile jest tam dokładnie w tym jednym kartoniku tych jajek, jeśli chodzi o wagę, czy raczej o litry. No i te jajka, moi drodzy, udało mi się na szczęście sprzedać, udało mi się parę złotych, moi drodzy, zarobić. No i dzięki temu, moi drodzy, fajnie poszło. Tylko wam powiem, została mi jeszcze jedna paleta jajek do sprzedania, która jest w magazynie. I żeby było śmieszniej, słuchajcie, nie wiem czy wam wspominałem, ale magazyn na jajka, który mamy na głównej gospodarce, ten magazyn działa na takiej zasadzie, słuchajcie, że jak wkładacie te jajka normalne, z normalnego podstawowego kulnika, robi wam z tego paletę na jajka. Tylko musi się tam tych. Przy wyciąganiu tworzy się normalna paleta, taka sama paleta jak paleta wełny, tylko zamiast tego macie w środku włożone te kartoniki z jajkami i obklejone jakimś tam logiem. Nie powiem wam jakim logiem, bo ja też, moi drodzy, jakby nie zwracam na te uwagi. Po prostu dla mnie paleta jajek to paleta jajek i tyle. Natomiast z tego co zauważyłem, nie są to takie zwykłe boksy, jakie macie w podstawce, tylko przy wyciąganiu z tego magazynu robi się normalnie paleta. I nie wiem, tam jest coś lekko zbugowane, ponieważ zawsze po wyciągnięciu wszystkich palet zostaje 1% tych jajek jakby w tym magazynie i tego 1% niestety nie da się wyciągnąć. Podejrzewam, że tam jest jakiś błąd, który właśnie jest przy konwertowaniu jakby tych egg boxes na palety z jajkami, czyli tych pudełek z jajkami na palety. I podejrzewam, że tu właśnie leży problem, przez co właśnie te palety z jajkami się bugują. Podejrzewam, że gdyby jajka były robione na paletach od razu, to podejrzewam, że
taka paleta z jajkami byłaby normalnie, normalnie wyciągana do zera, czyli całkowicie można by było opróżnić taki magazyn. Ale no niestety widocznie fabryka, bo to jest zrobione na Fabric Scriptie, czyli na Global Company, ten magazyn jest zrobiony tak samo jak fabryka, więc być może po prostu tam jest to przetwarzane w tym magazynie, tak sobie to tłumaczę, słuchajcie, że to jest po prostu przetwarzane na paletę, czyli jakby segregowane, coś jak powiedzmy spedycja, moi drodzy, jak macie spedycję, gdzie są ładunki częściowe i jak przyjeżdża powiedzmy 10 czy 5 traków, słuchajcie, to powiedzmy przywożą powiedzmy po 2 palety tego, po 3 palety tego, a potem przyjeżdża duży trak, taki wielki, słuchajcie, i zbiera te ładunki częściowe jako jeden wspólny ładunek i wiezie go powiedzmy gdzieś tam do jakiegoś innego miejsca, gdzie jest to rozładowywane, dzielone na poszczególne te i rozwożone na przykład powiedzmy takim małym vanem, który to wywozi, moi drodzy, te już gotowe produkty powiedzmy na przykład do marketu w okolicy. I podejrzewam, że tak właśnie mniej więcej w dużym opisie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, jak działa tutaj magazyn na jajka właśnie tutaj w tym moim silosie na gospodarce. Najprawdopodobniej tak to musi wyglądać. Tutaj troszeczkę, moi drodzy, liznąłem tematów trackerskich. Opowiem wam szczerze, tak pi razy w oko, ale czekajcie, tutaj mamy 513 euro pensje pracowników. Także jak, moi drodzy, 516, no ja powiedziałem 13, 516, pomyliłem się o 3 euro. Także widzicie, nasz kombajnista już sobie, moi drodzy, zgarnął trochę hajsiwa. No oczywiście zarobi dosyć sporo, bo to będzie sumarycznie na dobę będzie około 3000 euro za to pole, może więcej. Ponieważ, moi drodzy, to pole jest bardzo duże. I tak samo, moi drodzy, zauważyłem, że jak używacie Follow Me, to też wam kasę nalicza za transportowanie. Nie wiem, być może ja mam coś zbugowane i u mnie dlatego tak się dzieje. Ale, moi drodzy, ja zauważyłem, że przynajmniej u mnie, jak dużo jeżdżę Follow Me, to też po jakimś czasie przychodzą mi koszty utrzymania, też mi przychodzą koszty pensje pracowników. Także, moi drodzy, tutaj też to właśnie działa na zasadzie pracownika. Szkoda tylko, że nie przyszedł mi komunikat, że on już jest pełny, bo fajnie by było, jakby mi pisało, że kombajn na polu 12 jest pełny, albo jakiś taki tego typu komunikat. Bo jak ja jestem na przykład tutaj na gospodarce, słuchajcie, ja sobie będę w międzyczasie wodę popijał. Mam tu taką wodę, słuchajcie, truskawkową. Także będzie mi po tym słodko, jak nie wiem. Ale innej wody nie mam aktualnie. Takiej wody, wiecie, normalnej, niegazowanej. Więc, znaczy mam jedną taką zwykłą, słuchajcie, zwykłą, naprawdę najzwyklejszą. Ale to sobie zostawiłem, wiecie, na czarną godzinę taką wodę. Jakbym potrzebował, wiecie, do czegoś innego niż typowe, znaczy typowe picie, może inaczej. Wiecie, jak mam smakową wodę, to piję smakową, tak? No nie jest to za zdrowe, wiem, że zaraz się znajdzie jakiś dietetyk, który mnie zjedzie z góry na dół, no ale ja mu powiem, no sorry, kurde, lubię to piję i tyle. Dobra, nie będę zanikał w takie tematy, bo, moi drodzy, nie po to my się tu spotykamy, żeby się, wiecie, moi drodzy, denerwować czy tego. Po prostu, ja uważam, że każdy robi jak uważa, każdy robi to, jak uważa, co uważa za słuszne, pije to, co lubi i tak dalej, tak? Bo no ja mam, nie wiem, może ja mam zbyt duży próg tolerancji do większości ludzi i generalnie może dlatego, może właśnie dlatego dla mnie jest to niejako po prostu temat, którym mogę w dużym stopniu mówiąc olać. I może właśnie dlatego, moi drodzy, ja właśnie tak do tematu podchodzę, że po prostu olewam pewne rzeczy, tak? No możliwe, że właśnie tak to, moi drodzy, w moim przypadku wygląda. Teraz sobie, bo już nie będę tak, wiecie, za bardzo tłumaczył tego tematu, jeszcze wam powiem, dlaczego, moi drodzy, nagrywam dopiero dzisiaj. Bo tak jak już wspomniałem, moi drodzy, miałem duże problemy ze sprzętem wczoraj, nie byłem w stanie nagrywać.
A jeszcze, moi drodzy, były też aktualizacje, które instalowałem. Aktualizacje do programów ochronnych, które miałem na mojej sieci. Więc, moi drodzy, na serwerowni, jak były aktualizacje, no to ja musiałem, moi drodzy, te wszystkie aktualizacje poinstalować. I to nie tylko na moim komputerze, ale też na komputerze rodziców. Także, moi drodzy, no było tej roboty dosyć sporo. A jeszcze w międzyczasie moja stacjonarka odmówiła mi posłuszeństwa po tym, jak wymieniłem napęd optyczny, a że tam, tak jak powiedziałem, mam pływający kabel od SATy, pływający kabel od gniazda SATa, który pływa mi po prostu w gnieździe dysku twardego, prawdopodobnie gniazdo na tą tasiemkę SATa, albo dobra, na czerwony kabelek SATa jest pływające, no to niestety prawdopodobnie to powoduje u mnie właśnie tego typu problemy, że to, a to program antywirusowy się wysypie, a to, moi drodzy, czasem przeglądarka odmówi posłuszeństwa, a to czasem komputer internetu nie widzi, bo na przykład tak ostatnio miałem, ale powiem wam szczerze, podejrzewam, że to, że nie widział mi internetu, to najprawdopodobniej musiałem coś na systemie złapać. Na szczęście udało mi się to usunąć, a czy usunąć, no na tyle usunąć, że problem po prostu się sam rozwiązał. Ja jeszcze komputer będę pewnie skanował dzisiaj malwarebytem i zobaczę z ciekawości, czy może jakiś inny kontrojański, którego program antywirusowy nie wykrył. Popróbowałem zarówno, moi drodzy, antywirusem AVG skanować, jak i tym wbudowanym Defenderem. No ale wiecie, no Defender, no to Defender, tak, to jest program, z którego ja korzystałem jeszcze na Windows 2003 serwer. To były, o moi drodzy, to było ponad 10 lat temu. Chociaż w sumie nie 10, nawet nie 10, bo moi drodzy, Defendera miałem jeszcze na moim starym, poprzednim dedyku. Tam był właśnie serwer 2.8.R2. Oczywiście wersja Trial, której już dzisiaj, moi drodzy, niestety nie zastosuję, ponieważ no, mógłbym zainstalować, ale nie wiem, czy będę w stanie go zaktywować. A serwer 2016, czy też serwer 2016, czy 2000. No, 2016 albo 2019, o tak, 2019, bo teraz taki wyszedł, moi drodzy, niedawno. No to nie wiem, czy udałoby mi się zdobyć kopię na pół roku licencji tak zwanej Trial. Dlatego, moi drodzy, na razie się z tym nie bawię. Najprawdopodobniej będę kombinował coś z wirtualizacją, ale wszystko zależy od tego, moi drodzy, czy będę miał na to czas i czy będę miał na to maszynę, bo na razie, moi drodzy, nie mam maszyny do wirtualizacji, ale najprawdopodobniej dla testu wykorzystam mojego starego tableta, ponieważ ja tego tableta już praktycznie nie używam, on jest cały czas podpięty kablem do zasilacza, ale praktycznie, znaczy do zasilacza, do zasilania, ale tak, baterii do niego nie mam, znaczy mam, ale, moi drodzy, nie używam. Komputer i tak bardzo często się lubi ogrzać, jest bardzo słaby, no i nie przejdę z nim na Windows 10, ponieważ niestety nie ma sterowników do ekranu dotykowego, to po pierwsze. Druga sprawa, nie wiem, jak będzie z czytnikiem linii papilarnych, a nie mam jak przetestować, czy on faktycznie zainstaluje sobie sterownik do czytnika linii papilarnych. Podejrzewam, że bezpośredni upgrade z zachowaniem wszystkiego nie przejdzie na tym komputerze, bo już raz próbowałem i wycofało mi go. Także, moi drodzy, tutaj najprawdopodobniej, no niestety, ale nie będę miał możliwości, moi drodzy, nie będę miał możliwości zupgrade'owania tego komputera do najnowszej wersji, tak abym mógł, moi drodzy, sobie korzystać z dziesiątki. Choć powiem wam szczerze, przy tym, jakie mam odpały na tym kompie, z którego dla was nagrywam, czyli to, że praktycznie codziennie mam problem z centrum akcji, które przestaje mi reagować, przestaje mi działać. Także, moi drodzy, no, pytanie, czy warto przesiadać się na Windows 10. Powiem wam szczerze, gdyby nie kwestia związana ze Steamem, czyli z grami na Steamie, to, moi drodzy, prawdopodobnie dalej pracowałbym na systemie Windows 7, ponieważ ja sobie ten system chwaliłem. No wiadomo, przez już jakby zużycie płyty głównej, bo płyta główna ma też swoje lata. Płyta główna była kupowana oj dawno, 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 dawno. No to, moi drodzy, no niestety już ten komputer nie spełnia wszystkich moich oczekiwań. No ale nie stać mnie, moi drodzy, na to, aby wymienić sobie
komputer na nowy. A druga sprawa, moi drodzy, jak miałbym kupować komputer nowy, to nie wiem, czy bym nie poszedł w kierunku gamingowego laptopa. No ale, moi drodzy, z drugiej strony gamingowy laptop, no to byłby koszt co najmniej 4000. A druga sprawa, jeżeli taki laptop miałby zastąpić moją stacjonarkę, no to musiałby wytrzymać dłużej niż obecna stacjonarka, co wydaje mi się po prostu niemożliwe. Biorąc pod uwagę, jak oni teraz robią te wszystkie sprzęty, bo już widziałem kilka takich filmów, gdzie ktoś naprawiał, słuchajcie, gamingowe sprzęty, które się psuły i były zrobione tak, że po prostu psuły się jakieś rzeczy, które albo utrudniały odpalenie. Ja tu nie mówię, że każdy producent robi, wiecie, jakieś problemy ze sprzętem, tylko chodziło mi, moi drodzy, bardziej o to, że ja nie chciałbym się naciąć, tak? Bo jeżeli ja kupuję jakiś komputer, niech to jest komputer, kupuję jakiś komputer danej marki, to ja go kupuję z myślą, że on będzie u mnie robił, moi drodzy, przynajmniej przez kilka lat. Powiedzmy, nie wiem, nie przez okres gwarancji, tylko liczę tak 5, 6, 7 lat będzie ten komputer u mnie służył. Tak jak jest, moi drodzy, z tym komputerem, który mam obecnie. Fakt faktem, zainstalowałem na nim Windows 10. Fakt faktem, zmieniłem w nim kartę graficzną dwa razy. Fakt faktem, zmieniłem w nim ramy dwa razy. Nie, no raz. Raz zmieniłem ramy. Raz zmieniłem procesor. Także, moi drodzy, no, ale służy mi ten komputer dalej, tak? A z laptopem będzie trudniej. Bo w laptopie, moi drodzy, będziecie mieć wszystko wbudowane w, jakby, w jedną całość, tak? Czy to będzie komputer, w którym, jeżeli będzie się dało cokolwiek wymienić, to będą to rzeczy raczej, moi drodzy, małe, takie jak dyski. Może będzie się dało RAM wymienić. No i to będzie wszystko, tak? Bo co, karta graficzna raczej wlutowana w płytę główną. Procesor pewnie też wlutowany, także, moi drodzy, no, najprawdopodobniej będzie mało rzeczy do wymiany, jeśli chodzi o taki właśnie komputer. Także, moi drodzy, tutaj, no, na pewno będzie to też wiązało się jakby z kosztami całego tego, całej tej operacji. Także tutaj, no niestety, ale ja też nie mogę sobie, moi drodzy, czekajcie. Nie mogę sobie pozwolić, słuchajcie, na wpadkę. A z drugiej strony chciałbym też trochę, wiecie, z racji tego, że wszystko drożeje, słuchajcie, chciałbym zaoszczędzić też na prądzie, słuchajcie, bo no, ceny prądu poszły w górę. Nie wiem, ile będę teraz w tym momencie płacił, ale z tego, co wiem, to będzie o co najmniej kilkanaście złotych więcej w stosunku do tego, ile płaciłem do tej pory za prąd, słuchajcie, w mojej serwerowni. Także, moi drodzy, no, już te kilkanaście złotych robi mi różnicę, tak? No właśnie, nażyczek jest na ręcie, słuchajcie, bo ja też jestem osobą z pierwszą grupą, także, moi drodzy, no tutaj, no, nie jest to kolorowe dla takiej osoby, no, dlatego, moi drodzy, no, nie będę tutaj was obijał w bawełnę, no, ale takie jest życie. A jeszcze do tego widać, że to jest też wina polityków, no ale nie będę tu, moi drodzy, dla was zamieniał się w specjalistę od polityki, bo no nie ma to, nie ma to, moi drodzy, najmniejszego sensu, tak? Bo nie po to się tu, moi drodzy, spotykamy. Dobra, słuchajcie, to lecimy teraz dalej. Czyli polecimy sobie tutaj w kierunku naszego pola. Przejdziemy kolejną, tą, jakby to nazwać, kolejny pokos sobie tutaj zbierzemy. I myślę, że, moi drodzy, zrobimy sobie przerwę od żniw. Znaczy, ja tam będę się tepał, słuchajcie, i odbierał tego kombajnu co jakiś czas.
Ale udamy się, moi drodzy, do szklarni. Weźmiemy sobie naszego ruskiego pazika, ruskie wozidełko, zwał jak zwał. Ja na niego mówię pazik. Weźmiemy sobie naszego pazika i naszym pazikiem, słuchajcie, pojedziemy w kierunku szklarni, które są na dole mapy. Znaczy na dole, one są na tym, tutaj właśnie na tej mapie, o, one są na dole, tam w okolicach mleczarni, tam się, moi drodzy, za chwilę udamy. Pojedziemy po prostu ogarnąć sobie temat. Wiecie, co wam powiem, ta dwunastka wydaje mi się, że przypomina mi za bardzo dwójkę, tą dwójeczkę, która była na farmingu 17 na Factory Farm. Wielkościowo mniej więcej przypomina mi dwójeczkę. Może dlatego, że i tamto pole, znaczy dwójeczkę. Powiem wam tak, jeśli mam być szczery, to ta trzynastka bardziej przypomina mi dwójeczkę. Pole drugie. A to jest, powiedzmy, 1/3 tego pola. Ta dwunastka, to jest 1/3 dwójeczki. Także, moi drodzy, tak na oko oczywiście. Także, no... O, zapomniałem. Patrzcie, widzieliście, pola miłem. Jechałem ze spuszczonym podbierakiem. Mam nadzieję, że podbierak się nie uszkodził. Miejmy taką nadzieję, że się nie uszkodził, bo szkoda by było maszyny. No i oczywiście pokażę wam, co tam pozmieniałem. Chociaż tam się niewiele zmieniło, słuchajcie, jeśli chodzi o szklarnię. Bo tam miałem przebudowywać ten teren, ale w końcu się za to nie wziąłem. No i oczywiście, moi drodzy, czeka nas to, co było też na Factory Farm. Czyli czeka nas, moi drodzy, przygotowanie... Czekajcie, ja sobie tylko szybko jeszcze lupnę, jak stoimy z naszym nagraniem, bo ja też nie chcę nagrywać za długo. Z dość prostej przyczyny. No mamy 32 minuty naszego nagrania. Także, no, jest już trochę. No ale ja, moi drodzy, tak jak mówię, będę się starał robić serialem mniej więcej podobnej długości jak zawsze. Czyli maksymalnie 1,5 godziny, minimalnie 45 minut. Także, moi drodzy, jak dobrze pójdzie, oczywiście wszystko zależy też od problemów sprzętowych. Czyli jeżeli będą miały jakieś problemy sprzętowe, problemy zdrowotne, no to będą te odcinki krótsze. Natomiast na razie póki co, jak sami widzicie, lecimy dosyć dobrze. 22% zniszczenia przyczepy samozbierającej i, moi drodzy, ciągnik 9,5%. Także trzeba będzie podjechać tu prawdopodobnie z mobilnym warsztatem. Ale to już zrobię sobie, słuchajcie, poza odcinkiem, chyba że nam jeszcze starczy czasu na odcinku. To będziemy też to robili. Tu się naprawdę maszyny szybko psują, także praca na dużych polach, moi drodzy, nie ma też zbyt dużego sensu na jeden kombajn, tylko trzeba by było mieć tych kombajnów pewnie ze 3. No tu na to pole to pewnie 2 kombajny bym musiał mieć. Albo podjeżdżać z warsztatem. Ja sobie teraz zobaczę, słuchajcie, tak mniej więcej prowizorycznie dochodzimy do połowy pola dopiero, także dochodząc do połowy pola, ja będę musiał prawdopodobnie już podjechać z warsztatem. Także zapełnimy sobie naszą zbierającą przyczepę, zapełnimy sobie słomą, słuchajcie, i pojedziemy, słuchajcie, pazikiem po mobilny warsztacik. Albo w sumie mogę tu podjechać gatorem, bo mam jeszcze gatora, słuchajcie, w zapasie. Mógłbym podjechać gatorem i gatorem sobie ogarnąć ten temat. Ale na razie zadbajmy o to, aby zebrać tutaj ten cały pokos. Okej, git. Git. Możemy już tutaj zgarnąć trochę następnego pokosu. No i oczywiście będzie trzeba, moi drodzy, nasz kombajn pewnie szybciej wypróżniać, bo on już pewnie też już się nadaje do naprawy, moi drodzy. Będzie trzeba podjechać z jakimś warsztatem i go ogarnąć. Chociaż on był naprawiany, słuchajcie, zarówno header, jak i kombajn był naprawiany przed wjazdem na pole 12, także
No powinien w teorii wytrzymać dłużej, ale w praktyce, jak sami widzicie, jest jak jest. Także, no nie wiem. Nie wiem, czy już powinienem go naprawiać, czy jeszcze nie. Bo wiecie, chcę skorzystać z pogody. Póki korzystam z pogody, chcę skorzystać z pogody, żeby zebrać ile się da tej słomy. Żeby było, jak to się mówi, cacy. Dobra. Dalej już nie zbierzemy, bo już jesteśmy pełni. Zjedziemy sobie tutaj na bok. Podjadę sobie, słuchajcie, naszą zbierającą pod pazika. Pojedziemy pazikiem po warsztat. Naprawimy kombajn, a potem odbierzemy sobie, moi drodzy, nasze plony od kombajnu. I taki jest, moi drodzy, na razie plan. Teraz jest, moi drodzy, 20:58, także dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy. Nie wiem o ile, ale postaram się go zrobić nie dłużej niż do 21:22. Zobaczymy, jak to, moi drodzy, pójdzie. Znaczy nie, 21 to już bym musiał kończyć, także moi drodzy, źle to powiedziałem. Ale mniej więcej przed 22 postaram się nasze dzisiejsze spotkanie zakończyć. Ponieważ, no tak jak mówię, nie chciałbym nagrywać, to zawsze wam powtarzam, nie chcę nagrywać po 22, żeby nie wkurwiać sąsiadów, bo to wiecie, człowiek musi mówić głośno, żeby ładnie i wyraźnie było wszystko na wideo słychać. Do tego, no moi drodzy, wiadomo, jak się mieszka w bloku, no to nie każdemu może to odpowiadać, także tutaj trzeba też mieć szacunek do sąsiadów, bo nigdy nie wiadomo, co się kiedy wydarzy, może kiedyś, wiecie, takie stare powiedzenie. Dzisiaj ja pomogę tobie, jutro ty pomożesz mnie i tak można by, moi drodzy, drążyć temat. Jeśli chodzi o kwestię jakby takiego współżycia między ludźmi. Chociaż jak dobrze wiecie, ja też tak trochę nie bardzo jestem za. Możecie zauważyć, no tylko tyle co tutaj na naszych jakby spotkaniach, czy też na moim TS-ie, jak się spotykam z ludźmi, no to z nimi tam czasem pogadam, ale powiem wam szczerze, że tak nie do końca jestem jakby. Czy powiem wam tak, kontakty międzyludzkie to u mnie jest ciężka sprawa, mimo wszystko. Zauważyłem to właśnie po sobie niedawno. A czy niedawno, no zauważyłem to jakiś czas temu, że jednak kontakty międzyludzkie to u mnie jest ciężki temat i to nie będę was tutaj ubijał balonie. Może też dlatego, moi drodzy, dzisiaj praktycznie nagrywam sam swoje odcinki. Już nie jestem ani z Morfeuszem, ani z Wiktorem, bo chłopaki pewnie poszli swoje sprawy załatwiać, wiecie. A zresztą druga sprawa, no to dobrze wiecie. Jak dobrze wiecie, zarówno Morfeusz, jak i Wiktor, to są ludzie, którzy mają już swoje obowiązki do spełnienia i oni też nie mają po prostu czasu, najzwyczajniej. A ja, moi drodzy, jak widzicie, jak człowiek siedzi na rencie, to praktycznie no, tego czasu jest trochę więcej ostatnio niż było kiedyś, jak jeszcze pracowałem, no ale niestety, jak stan zdrowia jest jaki jest, no to niestety, no, nie da się pewnych rzeczy, wiecie, nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. Także, dobra, no nie będę was tutaj zanudzał takimi pierdołami, bo to też nie jest, nie po to my się tu spotykamy, żeby się, że tak powiem, pierdołami zajmować, bo czekajcie, ja sobie teraz jeszcze tylko ogarnę jedną rzecz, bo mi się tutaj coś, moi drodzy, nie bardzo ogarnęło. Aha, już wiem, co się stało. Tylko ja teraz nie wiem, jak mam to wyłączyć, więc dajcie mi chwilę. Ja sobie tutaj na chwilę zobaczycie ustawienia systemowe, ponieważ ja, moi drodzy, muszę wyłączyć jedną rzecz, która mi niezmiernie teraz przeszkadza. Normalnie trwałoby to chwilę, ale przez to, że nie działa mi teraz, moi drodzy, po prostu mi nie działa jedna rzecz i muszę to zrobić ręcznie, no nie mam innej opcji.
Dobra, teraz mam wreszcie takie kolory, jak powinny być. Także wybaczcie, moi drodzy, za niedogodność, ale no niestety, jak nie działa mi centrum akcji, no to muszę sobie radzić metodami chałupiniczymi, przez co teraz, moi drodzy, powinny być kolory takie, jak wy, moi drodzy, będziecie widzieć na wideo. Mam nadzieję, że widzicie na wideo te kolory takie, jak powinny być. No a ja, moi drodzy, wreszcie pozbyłem się takich, moi drodzy, pomarańczowych kolorów. Nie wiem, czy to zostało nagrane, te kolory pomarańczowe, moi drodzy, bo ja nie wiem. Nie mam pojęcia, no ale, moi drodzy, jeżeli faktycznie będzie tak, że będą te kolory się nagrywać na wideo również, no to, moi drodzy, następny odcinek postaram się nagrać tak, aby wymusić na systemie wyłączenie tych kolorów pomarańczowych. Ja to nazywam kolorami pomarańczowymi, a chodzi mi tu konkretnie, moi drodzy, o wyłączenie trybu nocnego, który, moi drodzy, no troszeczkę mnie irytuje, no ale powiem wam tak, jak robię jakieś inne rzeczy, czyli nie gram, to powiem wam, tryb nocny to jest baja w Windowsie, to jest naprawdę baja, bo to tak odciąża oczy, tak dobrze się patrzy na monitory, jak na przykład coś czytacie, jak na przykład coś piszecie, jak na przykład oglądacie filmy, to to nawet fajnie wygląda. No wiadomo, no jest to inny schemat kolorów, tak? Ale powiem wam, dla farminga i pokazywania dnia, czyli tego, co widzicie teraz na ekranie, tego typu kolory są po prostu paskudne. Wtedy gra wygląda paskudnie, no niestety. Dlatego ja, moi drodzy, wyłączyłem, specjalnie dla was wyłączyłem ten tryb mocny teraz. Ponieważ jak dobrze widzicie, ja nagrywam bardzo późno. Ja sobie ten tryb nocny, słuchajcie, ustawię od 22. Zaraz sobie to zresztą ogarnę po nagraniu. I ustawię tryb nocny tak, aby nam się po prostu włączał tylko jak jesteśmy, o, nasz gator za nami jedzie. Czekajcie, ja sobie teraz pozwolę przyspieszyć, żeby on nam nie przywalił w tyłek. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, moi drodzy, ten gator jest gatorem z modyfikacji do mapy, którą uwielbia, z tego co wiem, to uwielbia tą mapę Sharpie. Zapomniałem nazwy tej mapy, dlatego wspominam o Sharpie. Zresztą serdecznie pozdrawiam jego, jak i chłopaków z teamu BBSJ. Wiem, że on lubił tą mapę, on grał na tej mapie, nie wiem, czy będzie jeszcze grał. Z tego modpaku sobie po prostu tej mapy, tego gatora upatrzyłem i powiem wam, ten gator jest lepszy od oryginału, ponieważ jest taki, że mogę sobie go pomalować jak chcę, mogę sobie go ustawić po prostu tak jak ja chcę i on mi służy, wiernie mi służy i po prostu wykonuje swoją robotę na mojej farmie. I powiem wam, ja jestem z niego naprawdę zadowolony. Z tego gatora jestem naprawdę zadowolony, bo to jest naprawdę fajna modyfikacja, o wiele lepsza niż ta, którą dało nam Giant do dla tych wszystkich, którzy są w premierze. Znaczy, powiem wam tak. Są dwie rzeczy, które są fajne w tym gatorze. Po pierwsze, kwestia multicolor, która dla mnie jest istotna, kiedy gram na multi. Jest to rzecz istotna, ponieważ no granie na multi jest jakby dla mnie, a no widzicie, header nie jest nawet aż tak bardzo zużyty, ale przy okazji go naprawimy. Dobra, poczekajcie, zobaczmy, czy się mogę przełączyć na kombajn. Nie bardzo mogę się przełączyć na kombajn, więc teraz musiałbym troszeczkę podjechać bliżej do kombajnu tym gatorem, czekajcie, trochę bardziej się tutaj przytulić, tak żeby... O, i teraz mi chyba łapie kombajn, także jest dobra. I teraz, moi drodzy, sobie od razu ustawimy ten nasz kombajn do naprawy. Właśnie to jest fajne, że ta modyfikacja jest fajna, tylko ona lubi zmieniać swoje położenie na mapie, więc trzeba na tą modyfikację uważać. Dla wszystkich tych, którzy w to grają, którzy grają jakby tą modyfikacją, uważajcie na tą modyfikację, bo ona lubi sobie zmieniać miejsce położenia. Wiem, że Bohun tą modyfikację miał w swojej jednej z kampanii. Nie wiem, czy dalej jej używa, czy też już
zrezygnował z tej modyfikacji, natomiast ja mimo wszystko ją polecam, bo ratuje ona niejednokrotnie nam dupsko, kiedy, moi drodzy, mamy właśnie takie duże pola i potrzebujemy naprawić nasz kombajn, aby zbiory z naszego kombajnu były w miarę przyzwoite. Oczywiście mogłem jeszcze, moi drodzy, tego nie robić, mogłem jeszcze zostawić ten kombajn, jeszcze go tam nie naprawiać, no ale z drugiej strony, moi drodzy, czemu tego nie zrobić, skoro mam taką możliwość zrobienia tego zdalnie, a moi drodzy, też bardzo rzadko wy możecie zobaczyć właśnie, że takie prace się dzieją, czyli rzadko możecie zobaczyć, że jakiś kombajn, jakaś maszyna jest przeze mnie naprawiana, także moi drodzy, tutaj akurat macie taką okazję, żeby sobie zobaczyć to, bo tak jak mówię, ja sobie gram też czasem poza odcinkami, przez to dla was może być tak, że wy tak naprawdę nie wiecie, co tu się, moi drodzy, dzieje. Bo ostatnio, moi drodzy, mam takie dni, że nieraz siadam przed komputerem i odpalam grę i po prostu gram przez tydzień pod rząd. Przez to tak naprawdę większość z was nawet nie wie, co tu się, moi drodzy, na tym farmingu dzieje. No ale mówię, no gram farminga, bo lubię. I tutaj każdego, kto się zapyta, po co grasz w tę grę, co ona ci daje, co ty możesz sobie tutaj tego, po prostu gram, bo lubię. Lubię tą grę. Jest to dla mnie taki fajny, mały chillout. No niestety, no wiadomo, jest to obciążenie dla komputera, no bo wiadomo, no co tu dużo mówić, no jest to obciążenie dla komputera, jak gramy sobie w farminga, no bo jednak no nasz komputer dostaje w ciry. Ja wam powiem, jak grałem jeszcze na starszym sprzęcie. Jak grałem jeszcze na starszym sprzęcie, no to mój komputer po prostu dostawał takie ciry w momencie, kiedy grywałem w farminga, że to wy sobie tego nawet nie wyobrażacie, także no nie było to przyjemne dla komputera na pewno, także o, widzieliście to? Ale fajnie poszła ta animacja, jak ten kombajn właśnie sobie pojechał. I właśnie to mi się podoba, że to wygląda fajnie, wygląda to przyzwoicie, ale wiecie, no nie dla wyglądu. Wiecie, ja wam coś powiem, jak dobrze wiecie, ja wam to już powiedziałem. Jestem osobą, która ma problemy zdrowotne i tutaj, dobra, wiem, że to trzeci raz mówię, tak, dzisiaj na odcinku, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na przykład ja nie mogę mieć prawa jazdy w realu, tak? Ale gra daje mi taką właśnie możliwość, że nie muszę patrzeć na to, czy spełniam przepisy do tam czegoś, co pozwoliłoby mi na przykład jeździć pojazdami, tak? Nie muszę ani prawa jazdy zdawać, ani nic. Właśnie dlatego lubię tego typu gry. Bo gra pozwala mi robić to, do czego nie mam prawa w realu. Ze względów właśnie zdrowotnych nie mam do tego prawa w realu. Ale gra pozwala mi właśnie zrobić to. Jakby dostaję taką możliwość od twórców gry, że mogę sobie zasiąść za sterami naszego tutaj, jak widzicie, jelonka i tym jelonkiem, moi drodzy, pojechać i na przykład obrobić pole, czy powiedzmy przetransportować jakąś rzecz. Chociażby, moi drodzy, wam powiem, swego czasu, jak grałem jeszcze Farminga 17, to ja lubiłem wejść do gry tylko po to, żeby przejechać się kaszlakiem po mapie. No niestety tutaj do Farminga 19 już kaszlaka nie mam. Już kaszlaczka niestety nie mam, także tutaj niestety już nie jestem w stanie tak sobie zorganizować tego, abym mógł pograć właśnie. No ale tak jak mówię, no to też jest inna sprawa, bo czekajcie, ja sobie tutaj nakręcę, bo troszeczkę się zagapiłem. Także jak widzicie, no tej słomy będzie trochę. Tak samo jeśli chodzi o plewy, moi drodzy, przyjdą do magazynu niestety, bo na razie jak patrzyłem, słuchajcie, po wszystkich mieszalnikach, które tutaj mam,
to one są pełne, a ja, moi drodzy, tak jak wiecie, nie kupiłem biogazowni. Zobaczcie, nie kupiłem biogazowni, ponieważ doszedłem do wniosku, że nie będę się bawił, słuchajcie, w biogazownię. Także jak widzicie, jest 50 minut naszego spotkania za nami. Także myślę, że w tym momencie przerwiemy pracę na polu 12. Pojedziemy do szklarni, ponieważ chciałbym wam w szklarni coś nowego pokazać. Znaczy, nowego. Kupiłem nowe sprzęty i pokażę wam, jak się właśnie wyciąga te wszystkie rzeczy ze szklarni. Oczywiście nie będziemy wyciągać dzisiaj palet, bo palety jeszcze na razie muszą być zachomikowane, ale chciałbym wam pokazać, jak się plewy wyciąga z tej szklarni. I oczywiście, moi drodzy, czy wyciąga? One są, moi drodzy, w zasadzie wysypane na hałda na placu. Nie ma tam jakiegoś, moi drodzy, zbiornika czy czegoś. Tylko po prostu tak są wysypane i trzeba sobie tego. Także, moi drodzy, ja będę miał plan, jak sobie ten temat ogarnąć. Ale wszystko, moi drodzy, w swoim czasie. Nie będę wam na razie zdradzał planów, jakie mam dotyczących właśnie tegoż tematu. Dobra, my sobie tutaj na razie zatrzymamy nasz kombajn, nasz traktor. Dla wszystkich tych, którzy są ciekawi, moi drodzy, co się tu ostatnio działo, to tak. Jeszcze takie szybkie wytłumaczenie. Te wszystkie pola tutaj zostały skoszone. Tu była soja, soja poszła na handel. Pszenica, jęczmień. No i tu dwa pola rzepaku. Słuchajcie, cały ten rzepak, który tutaj był, poszedł do tej fabryki. Tutaj do tej fabryki, czyli do fabryki paliwa. Pola czekają, moi drodzy, prawdopodobnie na. Będzie trzeba je prawdopodobnie zwapnować. No ale jak widzicie, no, nie przyjmują wapna na razie, także na razie jeszcze nie będziemy tego tematu z wapnem ogarniać. Tu jest pole kukurydzy, ona czeka na żniwa. Będzie trzeba je zebrać. Tu jest, moi drodzy, marchew. No i jeszcze, moi drodzy, mamy tutaj nasze łąki do skoszenia, je też trzeba będzie skosić w któryś dzień, ale na razie, moi drodzy, tego tematu z łąką nie ruszam, ponieważ, moi drodzy, muszę skończyć pracę na polu 12, a najbardziej zależało mi właśnie na pszenicy z pola 12, aby ją ogarnąć, żeby mieć pszenicę, jęczmień, jak i, moi drodzy, soję na handel, bo soja poszła na handel razem z jajkami, o których już wspomniałem. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o maszę tutaj pola. Dobra, moi drodzy, to teraz sobie pojedziemy, moi drodzy, naszym pazikiem. Jedziemy, moi drodzy, do szklarni, więc zrobimy sobie przerwę ze żniwami. Podejrzewam, że resztę żniw, moi drodzy, będę już robił, będę robił już poza odcinkiem, bo zależy mi na tym, żeby te żniwa, moi drodzy, zrobić zanim jeszcze deszcz zacznie padać, a obawiam się, że w tej grze znowu będzie padało przez 2-3 dni, także tutaj nie wiem. Dla wszystkich tych, którzy oglądają tą grę, moi drodzy, ja oczywiście, czy oglądają mój kanał, moi drodzy, jeżeli wiecie, dlaczego u mnie się tak dzieje, że za często tu deszcz pada, moim zdaniem za często, i czy wiecie, jak to można by było zmienić, no to napiszcie mi w komentarzu, będę wdzięczny za to, bo na pewno będę chciał sobie ten temat ogarnąć. No i zobaczymy, moi drodzy, co będzie dalej, tak? Dobra, i teraz do szklarni mamy dwie drogi. Albo pojedziemy na lewo, albo na prawo. A ja sobie wybiorę lewą drogę i pojedziemy tam wokół. Pojedziemy koło, tutaj koło właśnie. No tutaj, powiedzmy, koło sklepu. I dla wszystkich leniuchów, tutaj wam coś powiem, taki wam dam mały disclaimer. Jeżeli, moi drodzy, będziecie leniwi, to tutaj tą łąkę można kupić i na tej łące moglibyście sobie zrobić małą gospodarkę, naprawdę malutką gospodarkę.
Ja to odkryłem dopiero później, jak robiłem Small Farm, to już było za późno, bo już teraz nie chce mi się tego przerabiać, zmieniać tego terenu tam, kupować nowych maszyn, wszystkiego przenosić, nie chce mi się. A właśnie tak a propos serii Small Farm, na razie seria jest zawieszona, można powiedzieć, że farma zarabia sama na siebie, bez graczy, także na razie, moi drodzy, tematu nie ruszam. Tam jedynie co to dom ostatnio postawiłem i nic więcej tam, moi drodzy, nie robiłem. Aha, zapomniałem wam wspomnieć. Nie zdziwcie się, że nie macie na Steamie grę ze wszystkimi DLC, tak jak ja. Moi drodzy, weszła nowa wersja DLC Class. Platinum Expansion DLC Class. Moi drodzy, weszła wersja 1.2. Nie wiem, co tam zostało konkretnie zmienione, bo jeszcze nie czytałem ani change logu, ani nie patrzyłem za tymi rzeczami. Natomiast, moi drodzy, tak dla informacji dla was, tak, jest nowa wersja, bo instalowało mi, moi drodzy, aktualizację na Steamie wczoraj, także wczoraj, czyli w czwartek, moi drodzy, bo ja sobie w nocy z czwartku na piątek pograłem tutaj około 2 godzinki, także, moi drodzy, no tutaj tak było. A my, moi drodzy, jesteśmy właśnie tutaj na szklarniach. Zaraz wam pokażę, co tu się, moi drodzy, pozmieniało, jakie zakupy nowe zrobiłem, żebyście sobie zobaczyli, co ja nowego kupiłem. Aha, tu nie te drzwi, tu nie będę otwierał. To są te drzwi. Moi drodzy, sprzedałem ładowacz czołowy z łyżką, bo była za mała. I zamiast tego kupiłem taki zestawik, czyli New Holland, łyżka, moi drodzy, i ten New Holland. To jest ten sam New Holland, który mam na głównej gospodarce, tylko w innej konfiguracji. Jest to ten z ModHuba, możecie sobie go pobrać. Ja oczywiście do mojego, tego na głównej, też będę instalował, słuchajcie, naszego kogucika. A kogucik, moi drodzy, to jest to. Także, moi drodzy, będę sobie też to instalował. Ten jest w karnacji żółtej. Tamtego mam w karnacji niebieskiej. A my, moi drodzy, czym będziemy się teraz zajmować? Teraz, moi drodzy, będziemy ogarniać sobie. Jak widzicie, tam stoi mój trak. Będziemy sobie, moi drodzy, ogarniać plewy. Będziemy sobie te plewy z naszych magazynów wywozili właśnie na traka. I będziemy sobie ten temat ogarniać na takiej podstawie, że będziemy sobie te plewy, moi drodzy, zbierali do... Znaczy nie tyle co do magazynu, co będziemy te plewy, moi drodzy, wywozić. Ja sobie tylko tutaj trochę bliżej trakiem podjadę. Zaraz się tutaj trakiem ustawimy gdzieś z boku. Tak, co by nam było łatwiej. Ale pierwszą łyżkę już od razu możemy załadować. Także dla wszystkich tych, którzy tutaj śledzą moje zmagania ze szklarniami, to jestem tu po raz pierwszy. No i tutaj widzicie ten teren za szklarnią. Moi drodzy, ja nie mam po prostu kiedy, bo ciągle jak wbijam na farminga, to zawsze mam tutaj co innego do roboty. I tutaj, moi drodzy, plan jest taki, aby skosić tutaj, ściąć tutaj to drzewo, ściąć tutaj kolejne dwa, czyli tak jak tu jest ta trawa, i tu poprowadzić pas drogowy, powiedzmy mniej więcej o do szerokości tego drzewa, może troszkę węższy, i tu skosić, ściąć te wszystkie drzewa. Taki mam plan, moi drodzy, i tutaj poprowadzić drogę tak, aby można było tutaj łatwo, bez utopienia się, podjechać tutaj, moi drodzy, z wysypaniem tutaj wszystkiego tego, co jest potrzebne do tych poszczególnych szklarni. Także taki plan, moi drodzy, jest tutaj na rozwój, bo po prostu ja mam tutaj problem z cofaniem do tych szklarni, jak podjeżdżam, żeby dowieźć tutaj, moi drodzy, potrzebne rzeczy. Więc będę musiał, moi drodzy, ten temat tak ogarnąć. Dobra, a my, moi drodzy, wracamy do naszej pracy, bo już jest 60 minut naszego spotkania za nami, a ja dzisiaj też nie chcę za bardzo przedłużać dzisiejszego spotkania, ponieważ tak jak już powiedziałem wcześniej, tak jak mówię, moi drodzy, też weźcie pod uwagę, że w pewnym momencie moje gardło odmówi mi posłuszeństwa i na to też muszę, moi drodzy, wziąć poprawkę, robiąc dla was materiał, bo tak jak mówię, słyszeliście, że trochę kaszlę,
Nie wiem, może to faktycznie jakieś przeziębienie. Raczej koronawirus to nie będzie, ale... No wiecie, dmuchamy na zimne, bo innej opcji nie ma. Albo dobra, nie będę, słuchajcie, tego traka przestawiał. Po to mamy tego naszego ładowacza, żeby sobie tym ładowaczem jeździć. A dlaczego, moi drodzy, kupiłem ładowacz, drugi ładowacz, słuchajcie? Dlatego, że tur do tego traktora był za niski. Też traktor kupiłem, też wymieniłem traktor, bo tam, jak wiecie, miałem New Hollanda. Teraz jest Valtra N-Series, praktycznie szczipowana do maksa. Także jest najmocniejsza Valtra z serii N, jaka jest dostępna w tej grze. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jeszcze sobie otwórzmy plandekę. Czekajcie, otwórzmy sobie plandekę. Powiem wam, brakuje mi tutaj manualnego otwierania, manual cover tej modyfikacji, która była do 17. Brakuje mi tej modyfikacji do 19. Fajnie by było, jakby się pojawiła, no ale raczej podejrzewam, że twórcy manual cover raczej nie zrobią wersji skonwertowanej do farminga 19, bo no podejrzewam, że gdyby zrobili, to już by ona była na Mudhubie, tak jak była to wersja, czekajcie, bo też mi tutaj kamera się buguje, tak jak to było z wersją do farminga 19, znaczy do farminga 17, była ona dostępna na Mudhubie i można było sobie ściągnąć po prostu. Natomiast no tutaj, jak widzicie, niestety tej modyfikacji nie ma. Oła! Dobra, bo ja chyba musiałem trochę za nisko, słuchajcie, dać tą rurę i on dlatego tak się zachował. Widzieliście, prawie przewróciliśmy naszą ciężarówkę. W realu doszłoby do naprawdę mocnych uszkodzeń dla wszystkich tych, którzy by się zastanawiali, co by się tutaj działo. Tu prawdopodobnie, moi drodzy, gdzie stoi ciężarówka, przyjdzie mieszalnik, ale na razie jeszcze, zanim go kupię, minie trochę czasu, ponieważ chciałbym zarobić jeszcze jakieś 200 albo 300 tysięcy, żeby, moi drodzy, w razie czego mieć na opłaty za maszyny. Bo jak widzicie, w tym momencie mamy 14 milionów 256 200... 292 euro. Także, moi drodzy, no trochę kasy jest. Jeszcze tak dla waszej, czekajcie, ja sobie tylko zobaczę, dajcie mi chwilę. Ja sobie teraz jeszcze tylko jedną rzecz zobaczę. Tak wam przedłużę troszeczkę ten odcinek, powiedzmy o 5 minut. Ale tylko dlatego, moi drodzy, że muszę włączyć na chwilę drugą przeglądarkę. Bo chciałbym wam, moi drodzy, pokazać jeszcze jedną rzecz. Ja sobie oczywiście tylko wyciągnę zakładkę z tego. Dobra, żeby się audio nie włączyło, bo, moi drodzy, YouTube mi to zgaszą, a ja nie chciałbym, moi drodzy... Biura obsługi klienta, a teraz powołujemy zupełnie nowe stanowisko rzecznika klienta, by zapewnić ci jeszcze wyższy poziom obsługi. Od dziś możesz liczyć także na mnie. Czekajcie, bo coś mi się zepsuło. Muszę zamknąć to, bo widzę, że nie mam innej opcji. Dobra, także wybaczcie, moi drodzy, no niestety nie udało mi się tego otworzyć. Musiałbym to otworzyć na innym laptopie. Bo no niestety coś mi spowodowało, że się otworzył telewizor. Uruchomił mi się telewizor, no niestety na to już nie przeradzę. Wprawdzie wam tylko kawałek reklamy nagrało, bo więc możecie to ugrać na tej zasadzie, że po prostu... No dobra, powiem wam za chwilę, ile tego było. Albo napiszę wam w komentarzach, ile godzin, moi drodzy, na serwerze już jest nagrane, bo ja niestety nie widzę zapisu na mobilnej aplikacji. A chciałem wam tylko to pokazać, no ale niestety się nie udało. No nic, dobra, słuchajcie, nie chciałbym was tutaj zbytnio... To był mój błąd, także, moi drodzy, to ostatni raz tak zrobiłem. Ponieważ widzę, że YouTube może mi to ściąć. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Bo to była tylko głupia reklama, no otworzyła mi się reklama, słuchajcie, no ja na to nic nie poradzę. Chciałem przeglądarką, moi drodzy, coś wam pokazać, no ale niestety się nie udało, no i to tak... Dobra, potraktujcie to, że to była taka
chwila na kawę, o, tak bym to ujął. Mam nadzieję, że nie będzie to dla was jakiś taki większy problem. Dobra, a my sobie, słuchajcie, teraz resztę naszej... Ale powiem wam, ostatni raz tak zrobiłem, że miałem, po prostu miałem chroma nieprzygotowanego, tak? Nie przygotowałem sobie chroma do tego, aby wyłączyć na porę wszystkie rzeczy, zanim włączyłem nagrywanie. Także, moi drodzy, ostatni raz otwieram przeglądarkę Chrome, bo niestety nie mam linka, słuchajcie, do dedyka. Nie mam linka do farminga, do dedyka, do farminga. Nie mam przygotowanego w Firefoxie linka i stąd właśnie był ten problem, że przez chwilę mi złapało mi chwilę telewizor, ponieważ ja mam włączony telewizor w Chromie na stałe. Znaczy na stałe, no powiem tak, nagrywam to w piątek, tak? A moi drodzy, oglądałem, wiecie, to fakty, to tamto i tak. Czek nie przeoczy, bo ja tylko zamknąłem przeglądarkę, tak jak było to otwarte. Słuchajcie, zanim zacząłem nagrywać i to tak. No dobra, wiem, winny się tłumaczy, no ale moi drodzy, nie chciałem, żeby to tak źle wyglądało. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że tuba mi tego nie zetnie, bo ja niestety nie mam programu, żeby to wyciąć. Nie wiem, no tam będzie chyba kilka sekund tego, bo to będzie, nie wiem, może jakaś głupia reklama, no. Dobra, no powiedzmy tam. Oj, dobra, wiecie co, za bardzo się chyba rozwodzę, słuchajcie, bo zirytowało mnie to trochę, co się stało. Powiem wam szczerze, zirytowało mnie to trochę, także może dlatego wam tak dużo na ten temat mówię. No dobra, weźmy sobie tutaj resztę naszej kiszonki. No tak jak mówię, no włączyła mi się na chwilę przeglądarka i ja na to nic nie poradzę. Nie byłem przygotowany, że tak się stanie, no ale dobra. Chciałem wam pokazać tylko statystyki z dedyka. Ile godzin, moi drodzy, jest nagrane, więc następnym razem, moi drodzy, przygotuję dla was te statystyki. Następnym razem postaram się wam przygotować wszystkie statystyki, jakie są na dedyku. Ile godzin mamy nagrane, ile godzin mamy pograne, ile tego, takie zrobię wam statystyki. Ja to chyba wrzucę do Excela, będzie najprościej. Ja wam z Excela pokażę, ile godzin mamy nagrane, liczbę maszyn i to wam postaram się, moi drodzy, przygotować na następny odcinek. O ile nie zapomnę, moi drodzy, przygotować to na następny odcinek. Nie będę wam mówił, jakie marki, nie będę wam pokazał, jakie marki, bo to, moi drodzy, na bieżąco widzicie. Tylko postaram się wam dać taką po prostu informację ogólnikową, ogólną, po prostu, żebyście mieli jakieś takie, wiecie, pojęcie, co tutaj się, moi drodzy, na naszej farmie dzieje. No bo jakby nie było, wy i ja jesteśmy po prostu jednym... To mówiąc w skrócie, no jesteście po prostu ze mną na moim, na mojej farmie, jesteście po prostu też jakby tutaj częścią tej farmy, tak? Wprawdzie wy jesteście tylko widzami, ja jestem tutaj pracownikiem, menadżerem i wszystkim, no ale z drugiej strony, moi drodzy, my się tutaj właśnie po to spotykamy, żeby sobie pogadać, żebyście sobie zobaczyli, co tu się ciekawego dzieje na tej farmie. I takie, wiecie, takie proste rzeczy, tak. Także tutaj... Ups, czekajcie, muszę tutaj trochę wyjechać do tyłu. Dobra. I myślę, że tym akcentem, jak ja sobie tutaj załaduję, bo ja nie będę tego wywoził, słuchajcie, na tym odcinku, chociaż może sobie wywieziemy do magazynu. Tutaj już dwie szklarnie magazynu. Tutaj już dwie szklarnie, moi drodzy, są opróżnione. Zostały tylko właśnie te dwie tutaj z tyłu. Znaczy te dwie tutaj z przodu, bo te tylnie zostały już opróżnione, bo ja się tam, moi drodzy, objechałem, że załatwiłem, wszystko tam jest już zrobione tak, jak powinno być. Także, moi drodzy, no niestety musicie wybaczyć, no ale to taka... takie wpadki się zdarzają, moi drodzy, nikomu nigdy nie wychodzi wszystko od razu, nikomu nie wychodzi wszystko tak, jakby sobie życzył, także tutaj musicie wybaczyć mi niestety tych błędów, bo to no nie da się, moi drodzy, przeskoczyć pewnych rzeczy.
Nie byłem przygotowany, że tak się stanie, no ale już się stało, więc tutaj no trudno, no tak, no po prostu trudno, no bo się nie da inaczej. No co jest? Aha, pewnie musiał być autozapis w momencie, kiedy zmieniłem kierunek jazdy. Dobra, ile mam tu tego? Mam pół łyżki, także... Moi drodzy, no nie ma tego dużo, tak? Nie ma tych plewów dużo, ale jednak jak sami widzicie, trochę tego będzie. Także trochę darmowej kiszonki, znaczy darmowej. Ona nie jest darmowa, moi drodzy, ponieważ ja muszę zapłacić za nasiona. Także, moi drodzy, tutaj już nie jest darmowa, bo tak, o ile wodę mam ze swoich magazynów za darmo, o tyle właśnie niestety reszta rzeczy nie jest już darmowa, tak? Bo za nasiona muszę zapłacić. Obornik też muszę przygotować, więc w zasadzie dalej płacę za nasiona, dalej jest to cena nasion, bo nasion i nawozu w sumie, bo obornik produkuje ze słomy albo produkuje ze zwierząt, także moi drodzy, jak widzicie, dalej jest to koszt głównie nasion plus jakby przygotowania pozostałych rzeczy, czyli tutaj w sumie obornika, tak, którego muszę mieć naprawdę dużo. 20 tysięcy litrów obornika, 20 tysięcy litrów nasion i 20 tysięcy litrów wody, jeśli mnie pamięć nie myli, żeby te szklarnie uruchomić do pełna, czyli żeby je przygotować tak, aby można było, moi drodzy, nasze tutaj produkty uruchomić, tak? Żeby można było właśnie tutaj, czekajcie, ja sobie dam tak trochę do góry, minimalnie, ale żeby było do góry, podjadę trochę bliżej. Czekajcie, troszkę wycofamy. A zawsze mam problem, żeby tutaj... Chciałbym to tak wysypać, żeby było w miarę idealnie. Dobra, i się sypie, także jest dobrze. No niestety, moi drodzy, jak widzicie, widoczność jest tutaj, no niestety, tragiczna i tu, jak widzicie, nie da się. Dobra, ja muszę teraz wycofać. Czekajcie, ja muszę teraz wycofać naszym towarzyszem do tyłu. Wycofać do tyłu, ale to bez sensu brzmi. No, generalnie chodziło o to, że muszę po prostu odjechać, żeby nie przywalić o naszą ciężarówkę. No i z ostatniej szklarni zostały nam jeszcze jakieś 3-4 łyżki i, moi drodzy, mamy całą zawartość plewów wsadzoną na naszą ciężarówkę, co, moi drodzy, zawieziemy sobie na główną gospodarkę, wsadzimy to do magazynu na razie, a potem z magazynu będziemy to przesypywać do mieszalnika na kiszonkę. Także taki jest plan, jeśli chodzi o rzeczy, ale oczywiście nie będziemy tego dzisiaj przesypywać na kiszonkę, ponieważ już, moi drodzy, na naszym nagraniu nam na to czasu nie starczy. No ale postaramy się inne rzeczy jeszcze zrobić. Teraz mamy, moi drodzy, godzinę 13. Ja ci zrobię odcinek nieco krótszy, może troszkę dłuższy. Zależy, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, chciałbym te plewy zawieźć na gospodarkę główną. I myślę, że na tym zakończymy nasze zadanie. Ja sobie jeszcze oczywiście zrobię miniaturkę, czekajcie, tylko muszę wyjść z maszyny. Wyjdę sobie z maszyny, czekajcie. Muszę włączyć... A dlaczego wychodzę z maszyny? Dlatego, że widzę, że ta modyfikacja tutaj właśnie, ona się buguje, jak jesteście w maszynie. Dlatego, jeżeli chcecie otworzyć menu dewelopera, moi drodzy, zalecam wam wyjście z maszyny, bo jak wejdziecie w maszynę, to się kamera buguje, gra się buguje, trzeba się przedtem przetabować do innej maszyny, po czym to się samo wyłączy. Dobra, no i teraz bym potrzebował tak, wyłączenie chudów, okej, i teraz bym sobie zrobił może, a dobra, włączmy sobie flying moda, dobra. Czekajcie, coś mi widzę z chudami nie zapykło. Dajcie chwilę. Coś mi widzę z chudami nie zapykło. Może po update'cie coś się skaszaniło. Okej, dobra. I teraz powinno... Nie, nie pykło. Teraz pykło, dobra.
I teraz, moi drodzy, wszystko jest tak, jak ma być, przygotowane. Wejdziemy sobie do maszyny, słuchajcie, wysypiemy się, moi drodzy, do naszej ciężarówki. Teraz ja wiem, że ja nie widzę, ile jest na łyżce, ale, moi drodzy, nie ma takiego problemu. Wyjedziemy sobie, o, tutaj. Choć w sumie powiem wam szczerze, a dobra, zostawmy to tutaj. Wyskoczę sobie teraz z naszej maszyny. Tak, wiem, nie zaciągnąłem ręcznego. Polecimy sobie do góry. Polecimy sobie do góry. Ale trochę za wysoko poleciałem chyba i nie będzie widać, że ja jestem tutaj. A to nie o to chodziło. Dobra, trochę niżej. Zobaczcie, patrzcie, dach w szklarni jest otwarty. Ale numer. Ciekawe, czy da się go zamknąć. O, ciekawe, bo tak, tamta szklarnia jest zamknięta, ta jest uchylona. Czekajcie, bo coś nie mogę chodzić. Coś powoduje, że nie mogę chodzić, może dlatego, że jestem za wysoko. Dobra, a zróbmy sobie może miniaturkę jednak bez flying moda. Zróbmy sobie tą miniaturkę może mniej więcej w ten sposób. I jest. Moi drodzy, miniaturka zrobiona. Wróćmy sobie, słuchajcie, do naszej pracy. Włączę z powrotem chudy, czekajcie. Wyłączę te wszystkie dzindzimboły, które tutaj są. Włączę sobie z powrotem to, co ma być. O, dobra. I, moi drodzy, gra już wróciła do naszego normalnego stanu. My mamy, moi drodzy, 21:39. Także, moi drodzy, już się kończy nasz dzisiejszy czas naszego spotkania. Jest godzina 40, jest godzina godzina 15, moi drodzy. A chciałbym, moi drodzy, skończyć przed godziną 30. Jeśli dobrze pójdzie, to, moi drodzy, tak się uda. Może będzie godzina 45. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Generalnie rzecz biorąc, nie chciałbym, żeby był odcinek większy niż półtorej godziny, ponieważ znaczy w sumie większy niż 2 godziny, bo o to właśnie chodzi. Bo zauważyłem, że materiały 2-godzinne są tak obcinane przez YouTube'a pod kątem jakości, że farminga praktycznie nie da się, moi drodzy, oglądać. Co mi się po prostu nie podoba, że YouTube tak niszczy te materiały, bo to jest, powiem wam szczerze, to jest, nie, to jest nie do oglądania, o. Tak bym to określił. Ja wiem, że część z was pewnie się ze mną nie zgodzi, no ale mnie osobiście się nie podoba, że YouTube tak właśnie do materiałów z gier podchodzi. Ciekawe, bo jeżeli ktoś ma materiały, gdzie widzi tylko, widać na niego tylko jego twarz i on coś o czymś gada, to te materiały wyglądają jak żyleta, ale jak zaczynasz gry nagrywać, to z grami bywa różnie. Farming to jest chyba, nie wiem, wydaje mi się, że jak tak patrzyłem po większości YouTuberów, tych, którzy nagrywają gry, to najgorzej farming wypada we wszystkich materiałach wideo z różnych gier, jakie widziałem do tej pory. Także jeżeli ktoś z was zna gorszy tytuł, możecie się chwalić, jakie gorsze gry widzieliście. Ale tu od razu mówię, jakość nagrania nie był winny ten, kto nagrywał. Tylko że po prostu materiał został po prostu posiekany przez YouTube'a. Bo ja zauważyłem, że właśnie tak się dzieje z farmingiem, jeżeli farming jest dłużej nagrywany niż 2 godziny. Jest nagranie dłuższe niż 2 godziny. Nie wiem, jak to jest z live'ami, słuchajcie. Nie wiem, jak to, jakbym na przykład live'a prowadził 3-godzinnego. Nie wiem, jakby to było z live'em, ale wiem, że samo jakby nagrywanie niestety działa. Także, moi drodzy, tutaj, słuchajcie, teraz do tyłu. Specjalnie, moi drodzy, nie ruszałem tamtej ciężarówki, bo doszedłem do wniosku, że tu byłby problem potem z manewrowaniem, więc już wolę się tym ładowaczem przejechać, a i tak potem, moi drodzy, będziemy go chować do garażu.
ten ładowacz. Tu oczywiście jeszcze, moi drodzy, przyjdzie mały, przyjdzie jeszcze warsztat na tą gospodarkę. Tu przyjdzie malutki warsztacik. W sumie moglibyśmy go już postawić. Zobaczmy sobie, czy ja go tutaj gdzieś mam, jakiś mały warsztacik, naprawdę mały. Czekajcie, można by w sumie postawić, dajcie mi chwilę, można by w sumie postawić, może mam tu gdzieś jeszcze, ale nie, tych budynków nie chciałbym stawiać, bo one mi się nie podobają do mojej koncepcji, więc ja prawdopodobnie postawiłbym sobie, powiedzmy, czekajcie, może by tutaj gdzieś, no jakbym miał sam trigger warsztatu, to by mi bardziej pasowało niż pełny warsztat, no ale dobra, postawmy go sobie tutaj około naszego, no powiedzmy, dajmy sobie go tutaj mniej więcej gdzieś tak, o dobra, niech on jest tu, dobra, powiedzmy mniej więcej gdzieś tutaj sobie postawimy nasz warsztacik. On nam będzie trochę kasy brał, ale niech jest, bo zawsze może się przydać. Tu by się jeszcze przydało jakąś lampę postawić. No i można by jeszcze tutaj wcisnąć kerszera koło tego warsztatu. Czekajcie, jeszcze można by kerszera postawić. Gdzie by tutaj dać kerszera? Ja bym może dał kerszera, ale żeby było śmieszniej, to może by dać kerszera, ale nie, bo tam to będzie przeszkadzał. Dajmy go może... A dobra, niech jest tu przy warsztacie. Będzie ubaw. Ale nie, tu nie może być, bo tu mi wyłapie trigger od warsztatu. Więc będzie kolidował z triggerem od warsztatu. To nie jest dobry pomysł. Ja myślę, że go damy z tej strony. Z tej strony naszego warsztaciku. Niech on jest tutaj. O, powiedzmy tu. O, i tu mógłby sobie być. Dobra. I niech to tak jest. Jeszcze sobie oczywiście dorzucimy lampę, żeby tutaj było fajnie, ładnie oświetlone, to jeszcze dorzucimy sobie lampki. Czekajcie, weźmy sobie jeszcze takie fajne lampki. Czekajcie, jakieś takie... Ja myślę, że można by pójść tutaj w coś w ten deseń. Czekajcie, tu jest ile? 9 metrów, 8. Weźmy sobie taką lampę 9-metrową. Ja myślę, że taka byłaby... Taka byłaby spoko. I tu można by było sobie podświecić tutaj i z tej strony dać jedną lampę. Tutaj za... Czekajcie, ja sobie muszę trochę taką kamerę dać, żeby... No, powiedzmy, dajmy ją tutaj. O, mniej więcej gdzieś w tym deseniu. I drugą lampę, żeby nam tutaj fajnie oświetlało ten kawałek, to jeszcze bym sobie dał drugą lampę z tej strony. Tutaj, o, powiedzmy tak mniej więcej, czekajcie, może troszkę, o, w ten sposób, dobra. I tutaj teraz ten teren będzie ładnie oświetlony i myślę, że będzie nam to fajnie wyglądać. Jeszcze można by było dać lampy tutaj, przy tych, moi drodzy, ale one tu już są. Także jak widzicie, tutaj już są lampy, więc tutaj nie potrzeba kolejnych lamp montować. No i myślę, że teraz ten teren będzie fajnie, ładnie w nocy oświetlony. Jak ja sobie tutaj, moi drodzy, przyjadę, żeby tutaj, moi drodzy, coś robić, to zarówno warsztat, jak i kerszer będzie ładnie oświetlony. Będziemy mieć tutaj bardzo fajne oświetlenie. Dobra, także tak to wygląda. Troszeczkę nam tego czasu, ja postaram się wam tutaj troszeczkę ten odcinek jeszcze wydłużyć. Ja podejrzewam, że przez tą telewizję może mi ściąć ten materiał z YouTube'a. No niestety stało się to po prostu przez przeglądarkę i ja nie byłem przygotowany na to, bo chciałem wam tylko pokazać statystyki z dedyka, ale nie byłem przygotowany na to, że przeglądarka załaduje mi materiał wideo, który nie chciałem, żeby się pojawił. Oczywiście wy tego materiału jako takiego nie zobaczycie. Ale mimo wszystko jednak przeglądarka zrobiła swoje i tutaj. I ja was za to serdecznie przepraszam po raz kolejny. Dzisiaj na materiale, no ale niestety, widzicie, odcinek jest trochę na wariackich papierach dzisiaj, także tutaj też musicie na to wziąć poprawkę. Dobra, teraz tak, my sobie tutaj podjedziemy od tej strony. Tu jeszcze pewnie przyjdzie mieszalnik do
kiszonki i myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby tą kiszonkę od razu do mieszalnika, czy widelcem, czy tym wywozić, ale nie, widelcem nie, bo on mi tam nie wyłapie. Muszę zobaczyć, czy da się po prostu zwykłym turem do tamtego mieszalnika sypać, bo jak nie, to będę musiał kupić jeszcze przyczepę. Taką malutką, bo malutką, ale jakąś przyczepę na właśnie na te plewy, żeby to transportować. Chyba, żebym jakimś taśmociągiem, żebym tu, nie wiem, może jakieś pasy transmisyjne użył albo coś. No nie wiem, będę jeszcze, moi drodzy, myślał nad tym, co tutaj można by było fajnego zdziałać. Będziemy kombinować, ale wszystko, moi drodzy, poza odcinkiem, bo tak jak mówię, ja postaram się, moi drodzy, znaczy teraz plan jest taki, że ja nieco zmieniam charakter tych naszych spotkań, ponieważ no chciałbym troszeczkę pójść w kierunku tak zwanych daily vlogów, ale tak jak mówię, ja dość często gram o późnych porach, także no te daily vlogi będą raz na tydzień, tak jak na razie jest, chyba że będę miał czas, żeby nagrywać dla was krótsze materiały i nagrywać ich czy więcej, także to od tego zależy. Bo jeśli będę miał czas na nagrywanie materiałów, to będę je nagrywał, moi drodzy, dla was nieco wcześniej, czyli będę nagrywał te materiały, powiedzmy tam, nie wiem, na 30-40 minut i one będą, powiedzmy tam, 2-3 razy w tygodniu, ale na razie, moi drodzy, w obecnej sytuacji, jaki jestem, wszystko zostaje po staremu, czyli następny odcinek, tutaj dla was od razu mówię, będzie odcinkiem, który będzie odcinkiem tak jak do tej pory, czyli jeden odcinek na tydzień, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, niestety, ale nagrywanie materiałów częściej niestety nie jest dla mnie na razie możliwe. Znaczy nie jest możliwe, no w sensie takim, że, moi drodzy, no wiecie, no nie dość, że mam swoje życie prywatne, no to też nie chciałbym kanału zaśmiecić materiałami z YouTube'a, że będę materiałami z farminga, że no nie wiem, będę codziennie nagrywał jak niektórzy sławni YouTuberzy, którzy, znaczy sławni, tam sławę, wiecie, moi drodzy, ja na sławę patrzę dosyć sceptycznie, ale niektórzy tacy więksi YouTuberzy, którzy nagrywają po kilka odcinków dziennie i tego, że wiecie, no też jest różnica taka, że oni zarabiają na swoich materiałach, a ja z materiałów nie mam ani grosza i generalnie rzecz biorąc nagrywam to tylko dla was, no i jakby dlatego, że coś dla was zostawiłem, tak? Znaczy, lubię nagrywać materiały, lubię farminga, więc połączyłem obie jakby obie pasje, oba te wybaczcie, ale już niestety moje gardło mówi mi koniec, także no, moi drodzy, jeszcze zrobimy tylko kursik powrotny na gospodarkę główną i, moi drodzy, będę się z wami żegnał, bo jak już słyszycie, ja już niestety wyczerpałem limit gadania na dzisiaj, jeśli chodzi o nagrywanie materiału z farminga. No i na drugi raz, moi drodzy, postaram się przygotować już gotowe statystyki, żeby, moi drodzy, nie było takiego przypału jak dzisiaj, czyli żeby nie było, że kurde, nagrałem sobie kawałek dźwięku z telewizora, który mi się włączył razem z przeglądarką Chrome, także, moi drodzy, tutaj no niestety moja wina, bo nie sprawdziłem jednej rzeczy i potem się okazało, że wyszło jak wyszło. Także mam nadzieję, że wy nie macie mi tego za złe. Mam nadzieję, że następnym razem już takiego błędu nie popełnię. No a my, moi drodzy, podjedziemy sobie teraz, moi drodzy, do garażu. Wstawimy naszą maszynę do garażu. I, moi drodzy, pojedziemy w kierunku głównej gospodarki w konwoju. Zawieziemy nasze plewy do magazynu i myślę, że będziemy kończyć, bo już jest, moi drodzy, godzina 30 dobija już godzina 30, także
moi drodzy, żeby za bardzo nie ciągnąć z tym materiałem, żeby, moi drodzy, też był on dosyć spoko nagrany. Zostało mi jeszcze kilka sekund, żeby uzyskać godzinę 30. Także jak widzicie, moi drodzy, no mogę tam przeciągnąć, ale to przeciągnę, moi drodzy, o 2 minuty maksymalnie. Tyle, ile zajmie mi dojazd do głównej gospodarki. No i będziemy kończyć. Więc ja już mówię od razu tak na wstępie. Czekajcie, aha, bo mi się muzyka wyłączyła. Czekajcie, już tak z wami gadam, a mi się muzyka wyłączyła. Także widzicie, i nikt mi nic nie mówi, że mi się muzyka wyłączyła. No patrzcie państwo. No nic, dobra. To weźmy sobie naszą ciężarówkę. Tu niech sobie stoi tamten apeczka, dobra, to ona tam może być. To jest nasz warsztat. Taki zwykły z podstawki. Nawet ładniej wygląda od tego, który... Dobra. Widzicie, no niestety zdekoncentrowało mnie to, co się stało jakiś czas temu, kilka minut temu. Jak widzicie, z tych czterech szklarni mamy tyle plewów. Tyle plewów, które będą do... na kiszonkę. Dobra, podjedziemy sobie teraz samochodem. Weźmy naszego paziora. Jedziemy sobie i lecimy na główną gospodarkę. Ja tak jak już mówię na sam koniec, żeby już za nadto, moi drodzy, materiału nie przedłużać, to tak jak powiedziałem, sekcja komentarzy jest dla was. Jak się wam podobało, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście, moi drodzy, jak jesteście nowi, zapraszam oczywiście wszystkich nowych widzów do subskrypcji, subskrybowania kanału. No i oczywiście, moi drodzy, do ustawienia sobie dzwoneczka na wszystkie powiadomienia, tak, co by was, moi drodzy, nie ominęło nic z tego, co tu się, moi drodzy, na moim kanale pojawia. Dobra, weźmy sobie OK. No i teraz, moi drodzy, lecę sobie od razu na... Lecę sobie, moi drodzy, od razu na gospodarkę i tam już, moi drodzy, zakończymy nasze na dzisiejsze nagranie. A ja się potem opróżnię już poza odcinkiem z tego, co mamy na naszej ciężarówce. O cie panie, dobra, i teraz będzie zajebiście, bo się zablokuje z trafikiem. Nie zauważyłem go, w zasadzie w ostatniej chwili, także... Czekajcie, odbugujemy nasz trafik. Dajcie mi chwilę, jeszcze odbugujemy nasz trafik. Bo jak widzicie, nasza ciężarówka się tutaj zablokowała. Czekajcie, bo coś się widzę zbugowało. Jest, dobra. I teraz... Tutaj ten zakręt jest bardzo ciasny. I potem właśnie tak się... Potem tak się dzieje. No i lecimy, słuchajcie, już na nasz koniec odcinka lecimy sobie, słuchajcie, na spokojnie na naszą gospodareczkę. Niestety będziemy się teraz wlokli 30 km na godzinę, albo wlekli. Mógłbym tu powłoczem pocisnąć i w sumie chyba tak zrobimy. Także o tyle, ile nam zajmie dojazd do głównej gospodarki, o tyle, moi drodzy, ten materiał dla was przedłużę. No i myślę, że będziemy kończyć, bo tam już jest późno. Dobra, już mówię to, kurwa, no, mówię to już czwarty raz.
I to tak, moi drodzy, wygląda. No dobra. Zobaczcie sobie, jakie kolory fajnie tutaj wyglądają, te tereny. Bardzo mi się to podoba, powiem wam. Nie, my tu więcej nie uzyskamy. Jakbym nawet pojechał tam bokiem, to i tak bym nic nie... Niewiele bym zyskał. Tamuje mnie ten ruch, no. Czekajcie, spróbujemy go wyprzedzić, może uda nam się parę złotych, parę metrów tutaj uzyskać. Dobra, mam nadzieję, że nasz też trafik się tutaj nie zawiesi. No, bo jak zawiesimy trafik, to też nie będzie kolorowo. Gdzie jest nasz... Ja się obawiałem, bo te naprzeciwka jadą. Tutaj mogłem wyprzedzić, ale... Czekajcie, jedzie nasz... Ja, jedzie za nami. Siedzi na ogonie tego gościa, który za nami jedzie. Dobra, on i tak będzie skręcał tam, gdzie my, także trochę lipa. No i jedziemy, moi drodzy. Zostało nam jakieś, nie wiem, około kilka kilometrów, no. Cześć, szkoda, że oni nie jadą trochę szybciej. Bo mogliby spokojnie tu 40 cisnąć. To jeszcze by było jako tako, jako srako. Dobra, my się tu na chwilę zatrzymamy. Poczekamy na naszego Safandułę. O, jest! Dobra, mamy naszego towarzysza. Podstawimy go, słuchajcie, pod silos, a już sobie poza odcinkiem go rozładuję. Ponieważ trzeba będzie go, moi drodzy, potem zawieźć na pole. Dobra. Jeszcze sobie tylko podejdziemy pod dom i, moi drodzy, ja już się z wami będę żegnał. Dobra, niech to ciężarówka tu na razie stoi, bo będziemy ją potem podstawiali jako drugą ciężarówkę do oczywiście już naszych wspomnianych tu wcześniej żniw. Kukły pszenicy, które, moi drodzy, sobie tutaj ogarniamy w międzyczasie. No dobra, to w takim razie zobaczmy sobie, gdzie nasz burek popiernicza i myślę, że będziemy kończyć. Zobaczmy, czy nasz burek tu sobie przyjdzie, czy go nie ma. Dobra, damy mu jeść. Będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. O, jest, poszedł sobie zjeść. I tak jak wam powiedziałem, moi drodzy, piszcie w komentarzach, jak byście tego psa nazwali. A ja się, moi drodzy, z wami żegnam. Zapraszam was na za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Byłem z wami ja, czyli Hizashi. Byliśmy oczywiście na wujkowym gospodarstwie. Odcinek był nagrany, moi drodzy, 28 lutego. Także, moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. No i cześć wam, bo ja teraz będę musiał go za chwilę jeszcze wrzucić. Szybki jeszcze tylko zapis gry.